Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Hałd Beleron, odcinek 7 chyba. Albo 6, nie wiem. Kolejny odcinek. Dzisiaj żniwa jęczmienia. Także wsiadamy do toplinera od razu. Wyciągamy szatana, jedziemy kościć jęczmień. Od razu jęczmień na skup będzie leciał. O 14 ma być dać, także mamy 4 godziny. No, a jęczmień za 1400 dzisiaj. Jeszcze rośnie. Mam czas na jeden, dlatego nie rośnie. Myślę, nie wiem, gdzie ten wózek zostawić. Chyba tu na krzyżówce zostawię. O, tutaj go zostawię. Pasek rzepaku mógłby skosić w zasadzie. Włącz pokos słomy oczywiście, bo na słomy będziemy walić, nie na sieczkę. Tu się tylko zapniemy, ale pojadę na to nowe pole. Bo tutaj na tym polu była uprawa w pierwszym odcinku robiona. Chyba nawet zbiór kamieni w drugim odcinku. Tego pojadę na to nowe pole skosić ten jęczmień. Sorgo będzie jutro. Sorgo i rzepak będzie jutro do koszenia. Także no, trzeba korzystać z sytuacji i kosić jęczmień. Bo dzisiaj ostatni dzień na jęczmień jest, bo jest lipiec. No i przez taką głupotę w sumie musiałem save'a cofnąć. Bo przewinęłem sobie do sierpnia. Przewinęłem sobie do sierpnia, żeby wszystko ładnie było do kieszenia. Patrzę, a tu jęczmień jest. Bo już po prostu po terminie jęczmienia było. I było dupa. Dlatego, no. A że we wrześniu był siany rzepak, no to dlatego dzisiaj jest nie do zbioru. Będzie w sierpniu, ale to mi ta nie przeszkadza. Ale w sumie to lepiej, że trochę później ten rzepak będzie. Bo będę mógł sobie tutaj na tych polach sprasować od razu. Właśnie, ten jęczmień dużo daje. Będzie dawał. A więc myślę, że 100 ton powinienem ucapnąć. Chyba pierw na silo sobie będę to złoził na odcinku. Nie będę tam na Marisona jechał. Tam na silo z kolejowy nie będę jechał, bo tych kawałek trasy jest. A mi się nie chce. Znaczy nie tyle, że mi się nie chce, tylko już tak nie ma zbytnio czasu na to. Wolę sobie przywieźć to na silos i potem nie wyżej pracownika wysłać z silosu, żeby mi to zawiózł na skup. Ale to spokojnie. No i ile mam hektarów na tej mapie skoszone? Tak z ciekawości. No to dużo to nie będzie, bo to jedno pole ma tylko skoszone. Tylko te 38 miałem skoszone. A, bo to jeszcze nawiezione hektary dzisiaj. No bo tak, musiałem nawieźć jeszcze sorgo drugi raz. Dlatego mam 2 hektary już zrobione na bieżącej sesji. Więc fajnie, fajnie. A zabrane hektary jest, takie coś jest. 15 arów. A razem mam 15 hektarów zebranych. Tylko ciekawe, skąd te 15 hektarów się wzięło. Właśnie nie wiem, skąd te 15 hektarów, jak ani nigdzie nie kosiłem tym kombajnem. Nie wiem. Nie wiem. Serio, nie wiem, skąd te hektary się wzięły. Jeszcze tylko 38 na moich polach kosiłem. 41 nie, no bo dopiero drugi sezon to jest. Nie wiem, może przez to, że na kontraktach jeździłem? Na kontraktach też kosiłem. Może dlatego.
Przecież ten kombajn mój też pole numer 26 kosił częściowo. Może dlatego mi naliczyło tyle hektarów, że mam skoszony. Nie wiem, nie wiem. Ale 80 chyba za 100 hektarów zebranych. Tak mi się wydaje, że za 100. No tak, zalecimy z tym zbiorem. Czemu ja to kliknę? No i ładnie ten jęczmień daje, już mam 5,5 tony. Więc ładnie z tej kasy będzie z tego jęczmienia. I myślę, że z jęczmienia będzie stać mi na pracę. No i tak. Myślę, że jak sorgo się obali. Kurczę, nie wiem ile te krowy żarcia potrzebują. To jest najgorsze. Ale myślę, że tyle chyba tutaj z między sobie ogarnę tej trawy. A jak nie, to się zasieje trawę. Częściowo gdzieś. Nie wiem, bo chcę zacząć te krowy. W sumie owce też muszę kupić. Tak więc trawa się przyda. Myślę, że pole numer 40. Znaczy no nie całe, ale w połowie. Jakbym wziął na trawę w połowie, to myślę, że by wystarczyło. Połowę 40 na trawę. Kosze bez GPS-a jak coś. No bo nie pasuje mi to, że ten kombajn na GPS-ie ma jeździć. Bo nawet anteny nie ma. Po prostu to jest stary kombajn. Więc jeździmy sobie na wsadzie, można powiedzieć. Na ręcznym sterowaniu. Ale mi to nie przeszkadza. Ja lubię sobie kombajnem kosić, także. Że nawet jeszcze na plus to jest. Mógłbym sobie jakiś poprzecznik to wyciąć, ale stwierdziłem, że jednak nie będę wyciąć na bok. To strata czasu. No tam od drogi to musiałem. Żeby na tym asfalcie tam nie nawijać. No i dobra, pierwsze 8,5 tony zebrane. Nie wiem, czy dwa jęczmienie dzisiaj wykoszę. Ale... Ten kawałek pola na pewno skoszę. 96, 97, 98, 89 i 100. Pierwsze 8,5 tony jest. Czy skosiłem dużo tego pola? Nie wydaje mi się, że to jest dużo pola. Więc będzie ładnie sobie tego jęczmienia sypać. Ale to dobrze, bo 1400, a ja potrzebuję 160 tysięcy na tą pracę. Prawdopodobnie case'a będę do prasera. Ale tu mogę skręcić trochę bardziej. Gdybym koło kurnika wyskoczył, no dobra. Asfaltem się przejedziemy. Bo czemu nie? No bo ja tu asfaltami rzadko jeżdżę, a warto było się tym asfaltem przejechać. Zaraz do tego, że i tak pod sam kombajn podjadę asfaltem praktycznie. O, hałda kamieni, kiedy trzeba je zawieść. Ale to jeszcze za mało jest kamieni, żeby je zawieść na handel. O, pociąg tam u góry jedzie. Dobra, to sobie skręcimy. Czy wziąłem maserę do przyczep? Nie, szczerze mówiąc. Bo maser jest nowy, dlatego wziąłem sobie go do przyczep. No bo z klasem w poprzednim sezonie jeździły te przyczepy. A w tym sezonie stwierdziłem sobie, że ja wezmę sobie maserę. No. Pewnie nasz epak już będzie... Na rzepak już myślę, że będzie jeździł. Będzie jeździł już ten. Klas. Właśnie, bo klas stoi w garażu. Ja muszę zobaczyć, jakie mam sprzęty na tej mapie. Czy ja mam talerzówkę jakoś? Nie, kulter mam, ale talerzówki nie mam. Czyli okej. Już wszystko wiem. O właśnie, promocje, właśnie, zawsze tych promocji zapominam. O, bredel, talerzówka, case. Nie mam takiego sprzętu, żeby tą talerzówkę pociągnąć jak coś. Więc fajnie, fajnie. Jedziemy do przodu. O 14 ma deszcz padać, do tego jest czas na jeden. Jest 11, czyli mamy 3 godziny, żeby zabrać ten... Ten co? Ten jęczmień mamy 3 godziny, żeby go zabrać. Na 1401 jeszcze rocznie pokazuje.
Ale niech sobie rośnie jeszcze. Będzie 1450, to będzie fajna cena. Nawet kozacka bym powiedział. Jak na jęczmień. No i będzie luks. On zaraz do ścieżki się dotnę. Która 41... 12... A nie, dobra. Dobra, to tak nie policzy na headery. Bo header ma 6 metrów, ale myślę, że policzę, tak? Ale zapomniałem, że tam potem jeździłem. A tam już wtedy dorzucałem z trawy. Pamiętacie na odcinku? Taki kawałek pasek został i z trawy to dorzucałem po prostu. Dlatego mi to by nie wyszło teraz to obliczenie. Bo powinno być 24 metry na stronę. Czyli powinno być 4 przejazdy headerem, tak? Tak. No więc to by nie wyszło, jakbym tak powiedział. Bo zapomniałem, że tutaj był żyd. W sensie niedosypany, bo nie sięgnął rozsiewać. I wtedy jechałem z drogi, pamiętam. Znaczy drogi, no z... po tej trawy, tak? Pomiędzy jechałem. Pamiętam, żeby tutaj już nie robić kolejnego przejazdu. Żeby już kolejnego tego jęczmienia nie maltratować już kolejnym przejazdem. Ale w sumie powiem wam, że jest fajnie to wygląda, jak jest taka ścieżka. Wiem, że to może trochę plonu zabiera, ale... Ale jak jest duży rozsiewacz, to tego aż tak nie ma widać. Ale fajne. Fajny pomysł miałem, żeby to nawieźć na odcinku. Zresztą i tak bym musiał to nawieźć. A że ja zawsze gram na ubijanie roślin, także... A tu już jęczmień był bardzo wysoki, jak to było nałożone, jak pamiętacie. Już był bardzo wysoki, do tego ślad zrobiłem. Ale ja się na to zgodziłem. Tutaj wapna chyba nie trzeba. Jak mi się wydaje, że nie trzeba. Raczej nie. Skład gleby. Nie, nie trzeba wapna, to dobrze. Tutaj te dwa pola będzie trzeba zaorać. Także na tamtym polu też jęczmień lekko słabiej może sypać, bo tam nie ma orki. Więc tam może leciutko słabiej sypać, ale nie powinien aż tak bardzo dużej różnicy być. Nie, dobra, trzeba Messengerka sobie odczytać. Dlaczego by nie? Top limer. Tych headerek do góry. Co tutaj mi wysłałem? Aha, okej. Okay. Zbysiu jak zwykle swój plan, jak się wysyła, nie wiem po co. Nikogo to nie interesuje praktycznie, ale... Kiedy to artysta napisał? 11.07, a jest 27. Czyli 20 minut temu, jak ja to nagrywam, czyli 20 minut temu niby aktualizacja jakaś wyszła do Farminga, ja na to o tym nic nie wiem. Bo ja gram o Farminga teraz od ponad godziny, tak więc ja tej aktualizacji nie miałem, więc nie wiem. Więc jak ten film się będzie wysyłał, to pewnie będę sobie aktualizował Farminga, bo niby jest aktualizacja, ale tego to ja wam nie powiem. Bo nie wiem. Zresztą zaraz sobie wejdę na Steam, jak będzie się przyczapa, będzie się zbornie wysypało. To zaraz zobaczę, czy jest aktualizacja, czy nie. Steam. Farming Center 22. Czemu na Steamie pokazuje, że niby mam Wianusza gra, że gram Wianusza? Na Steamie się zlagało. Jak zwykle. A jest aktualizacja, faktycznie. Faktycznie jest aktualizacja. Więc potwierdzam info, jest aktualizacja.
którą będę musiał zrobić? Może. Się tam. Dobra, jeszcze przejadę pół przejazdu. Może. Może wreszcie poprawili te kontrakty na żniwa. Zresztą ja sobie to sprawdzę nawet zaraz. Znaczy no nie teraz. Po aktualizacji sobie to sprawdzę. Więc teraz aktualizacja farminga, bo teraz to mi to nie będzie działać. No dobra. Przejadę się tym toplinerkiem. Ile zrobiłem? 2, 4, 5, 5,5 przejazdów. Czyli jakieś 30. No 30 metrów. W sensie szerokości, tak. No wreszcie. Może kontrakty wreszcie na żniwo poprawili, tego nie wiem. Bo nie ma aktualizacji farminga jeszcze, no bo po prostu nawet nie wiedziałem, że będzie aktualizacja. Jakbym wiedział, że będzie aktualizacja, no to bym sobie poczekał tą godzinę. No widzisz, bym wiedział, że będzie aktualizacja, to bym sobie zaktualizował pierw farminga, potem nagrał ten odcinek. Ale że szybszy niż aktualizacja farmingu. Jeśli byłem szybciej farmingu, może tak. Byłem szybciej w farmingu, bo mam sesję 68 minut, a aktualizacja wyszła jakieś pół godziny temu, czyli o 11 wyszła. A jak ja włączałem farminga 10:30, to nie było żadnej aktualizacji. Więc tak. Więc taka ciekawostka. Zobaczymy, pożyjemy. No i jedno pole będzie skaszone zaraz. A tu nie będzie pisać mile ważnie. Musiał kliknąć tu zaaktualizuj, ja nie chcę się tego tak kliknąć teraz. O, 50 mega jutro. Jutro aktualizacja będzie znowu do Eurotracka. 51 mega. Jutro o 1:14 pisze niby. Więc no. Ciekawe. Właśnie taka ciekawostka mała bardziej. Zobaczmy, jak to gra w Eurotracka, to wiedza. Tam ciągle są aktualizacje do tego Eurotracka. A farming po miesiącu chyba? Chyba po miesiącu. Jak mi się wydaje, że po miesiącu. Nie, na który jest dzisiaj? Dzisiaj jest 16 grudnia. No, to prawy miesiąc. 3 tygodnie gdzieś. 3 tygodnie trzeba było czekać na aktualizację. Więc zobaczymy, co po tej aktualizacji tam dodali. Pewnie bym chciał to bym prze... Se chyba pewnie przeczytam. Powiesz teraz. Dobra, euro, jak się aktualizuje. Eurotracka sobie już aktualizuje. Bo ja lubię mieć wszystkie gry od razu zaaktualizowane. Nawet w które nie gram. W Eurotracka na razie nie gram, ale wolę mieć zaaktualizowane, że jak na przykład sobie będę chciał za godzinę wejść, bo mnie najdzie chęć na przykład, to już będzie zaktualizowane i będą grać tak. O, co to za kurka? Łaska skórka. No i jest Sasita. Tak mnie trzy przejazdy, czy tam... O, słońce wyszło. O, rzadki widok u mnie.
za oknem w ostatnich dniach? No, aktualizacja 51 mega waży. Więc super. Przynajmniej ona już była. Także ja wam źle powiedziałem, bo źle przeczytałem. Ale nie wiem, czemu pisało jutro o 1:14. Bynajmniej tak mi pisało na Steamie. Nie wiem czemu. Nieważne, ale po prostu jest ta aktualizacja jakaś malutka i no. Trzeba ją pobrać. Dobra. Ile mamy minut odcinka? Ja też nie chcę przesady z tym odcinkiem. Zbytnio długo dla was. Dobra. Gdzie jest? Tu jest. 27 minut. Skusimy to. Czyli... Brakuje mi 140 tysięcy. Czyli potrzebowałbym 100 ton? Nie, no to 100 ton jęczmienia wcale nie będę sobie. Nie, bo tam jest pełna wszczepa. Tak będzie 60 ton maksymalnie, no to będzie luks. 60 razy 1000 tysięcy. Właśnie kacena jest. 404 jeszcze raz. Sorgo 1300 to jest fajna cena. Rzepaku jaka cena? 1800 na spadku. Jaja są za 4800. O właśnie, przecież trochę jęczmienia jeszcze dla kurów muszę zostawić. Więc całego jęczmienia nie mogę sprzedać. To też jest fajne. Ciekawostka. Że jęczmienia nie mogę sprzedać całego. Muszę też 10 ton tam zostawić dla kur. Nie wiem, zacznę sobie od tam dwóch kur, które ja mam w zwyczaju. Dwie kury, jeden kogut. I żeby na ten rok chociaż starczyło ten jęczmień, tego jęczmienia, nie? No może nie 10 ton, ale tak z 15 ton na pewno zostawię. A jak tam cena bawełny? 1600 powiedz. No to tam w owce to tam jest najtańszy, bo to tam trawa tylko trzeba. To jest jeszcze takiego ciekawego, co mogę sprawdzić. Miód. 2500 i rośnie. Olej. Olej rzepakowy jest ciekawy. Tylko żeby zrobić olej rzepakowy, to pewnie będę musiał olejarni kupić. Która nie wiem, gdzie jest. Piekarnia. Mój zbożowy, kruszarka, biogazownia, przetwórnia Biogram. Jest taka coś jak olejarni, bioelektrociepłownia, silosko oleju, to nie, cieśna, skitarka. Ty, no gdzie się robi olej? Olejarni. Przędzalnia. Na pewno wszystko widzę? Nie wiem. 8, 24 tony z tego pola. No, bo miałem 2 razy 8,5. Znaczy 17, tak? Tak. I 8. Czyli 25 ton. 25 ton z tego kawałka. Drugiego też będzie 25, no to... Tą całą przyczepę jedną zostawię sobie. Dla kur. Bo jest to po prostu na przyczepie leżeć. Trudno. No i dobra. Będziemy kończyć ten odcinek. Na to drugie pole jęczmienia pojadę sobie po odcinku. Skoszę to. Albo na liwie. O właśnie, no i to dzisiaj skoszę. Zrobię sobie liwa o 14. Liwa o 14 zrobię sobie. Czy mam jeszcze jakieś. No liwa o 14 i będę. O, kurde. Coś bym kliknął. Dobra, i dziękuję za oglądanie. 25 minut. Akurat będzie farming zaktualizowany, także no. Na razie trzymajcie się, cześć.